Jesteśmy u pani Katarzyny Milarz z Wisłoka Wielkiego, która hoduje bydło simentalskie. Jej stado pasie się na ponad 60 hektarach pastwisk w Beskidzie Niskim koło Komańczy. Okolica jest naprawdę dzika. Nieopodal na siano z lasu przyszedł jeleń. A nasza ekipa filmowców już prawie dotarła do krów. I już pierwsze zwierzęta wychodzą z wysokiej trawy. Żeby dostać się do stada, trzeba 2 km przejść pod górę. Dobrze, że simentale jako rasa mają silne nogi, bo muszą tą trasę pokonać 2 razy dziennie, kiedy wracają na dój wieczorny do obory i rano, kiedy wychodzą po doju porannym na pastwisko. Simentale u pani Katarzyny są od początku jej hodowli. Zaczęło się od pierwszej jałówki z HPI. I tak dobrze ów jałówka się spisała jako krowa, że hodowczyni zakupiła kolejne simy. A było to około 28 lat temu i tej rasy na Podkarpaciu nie było wtedy tak dużo jak teraz. Niektóre sztuki mają zawieszone na szyi dzwonki. A to dlatego, że pasą się na dużym terenie, gdzie nie ma ogrodzenia. I w ten sposób z daleka słychać, gdzie są zwierzęta, a jest tutaj dużo pagórków, za którymi mogą się schować i są wtedy niewidoczne. Poza simentalami jest tu 5 dorosłych Highlanderów. Jest to mięsne bydło szkockie. Całe stado simów liczy 40 sztuk, a krów dojnych obecnie jest 20. Simentale w tym gospodarstwie dają średnio za laktację 6800 kg mleka, co jest bardzo dobrym wynikiem. Tutejsza hodowla korzysta z buchajów z MCB Krasny koło Rzeszowa. Ta firma zapewnia najlepszą genetykę na światowym poziomie. Pasją pani Katarzyny jest produkcja serów podpuszkowych. Gospodyni w tej dziedzinie jest samoukiem. Zaczęło się od kilku artykułów 20 lat temu, a potem metodą prób i błędów hodowczyni doszła do mistrzostwa w tej dziedzinie, co potwierdzają liczne nagrody, które zdobyły jej sery z mleka krów simentalskich. I tak, ten ser to z suszonymi pomidorami. Tak, tu ma pan nóż. Jak ten, to było, co to jest? Czosnek niedźwiedzi. To tutaj? Zwykły. To z... To jest taka moja mieszanka, suszone pomidory, czosnek niedźwiedzi, czarnuszka. I to jest czarnuszka. Mleko tej rasy jest bardzo dobre do produkcji serów, bo jest tłuste i zawiera dużo laktozy. Czyli takie dobre mleko do produkcji serów. Z Rudawki i z Bogochwały. Na Rudawce też wygrały, tak? Tak. Przenosimy się z powrotem na łąkę, a przed nami kilka Highlanderów. Zwierzęta pochodzą z górzystych terenów północno-zachodniej Szkocji. Współczesna rasa Highlanderów to długowłose, krótkonogie, bydło mięsne, małego kalibru. Ich cechą charakterystyczną jest długa, pokrywająca całe ciało, okrywa włosowa. Jest to bydło długowieczne, niektóre krowy dożywają nawet 20 lat. Tutaj jedna krowa niedawno się ocieliła i przy jej boku spaceruje ciele. Jest urocze, wygląda jak pluszowa zabawka, a nie jak cielak. Wracamy do simentali. Jest to szwajcarska rasa bydła typu mięsno-mlecznego. Opasy przyrastają nawet 1200 gramów na dobę, a najlepsze krowy mleczne dają ponad 10 tysięcy kilogramów mleka w jednej laktacji. Krowy te wyhodowane zostały średniowieczu w dolinach rzek Sime i Sane z bydła miejscowego. Charakteryzują się zawsze białą maszczoną głową. W gospodarstwie pomagają pani Katarzynie jej synowie Karol i Kamil. Karol to przyszły następca hodowli, ma w planach powiększenie stada. Zwierzęta cały czas są w ruchu. Przemieszczają się z jednej strony pastwiska na drugą w poszukiwaniu jak najlepszej trawy. Tutaj widać różne umaszczenie simów, od kremowego po wiśniowo-biały.
Zwierzęta przechodzą na drugą stronę pastwiska. Krajobrazy tutaj są niesamowite. To jedno z najpiękniejszych miejsc, w jakich filmowałem. A do tego piękne zwierzęta. Krowy w sezonie wegetacyjnym roślin żywią się głównie trawą. Zimą dostają siano, siano-kiszonkę, kiszone ziarno kukurydzy i dodatkowo dokupowana jest mieszanka mineralna. Stado przechodzi na najdalszą część pastwiska. Jedna krowa dziennie może zjeść nawet 70 kg zielonki, z której jest w stanie wyprodukować 20 kg mleka. A one nie wariują, jak na szyi to mają na początku? Na początku to pierwszy dzień tak, no. No, można nie cały dzień, ale chwilę wariowało. No. Też taka. A taką ekipą nagrywaliśmy ten odcinek. Pozdrawiamy. Od lewej Przemek, Karol, Mateusz.